Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Zanim przejdę do tytułu tego odcinka, do planu na ten odcinek, chcę wam przypomnieć, że jest konkurs bardzo prosty. Słuchajcie, wystarczy, że klikniecie poprzedni film z memem. Tam wszystko wyjaśniłem. Są dwie rzeczy bardzo proste do zrobienia. Tradycyjnie musicie napisać pełną nazwę waszego konta w Runeterze oraz zaproponować jakąś zmianę, nerf, wzmocnienie. Jeżeli potraficie bawić się w grafikę, to jeszcze wrzućcie grafikę na naszego Discorda, nasze karty i wygrywacie skinka. To takie proste. Wybieram najlepsze propozycje. Widziałem, że są zaledwie 3-4 komentarze. Słuchajcie, no szanse są ogromne, bo aż 3 osoby wygrywają. Także widzowie, zachęcam. Dzisiaj natomiast chcę wam, słuchajcie, pokazać deck, który przygotowałem w poprzednim patchu. Troszeczkę go przerobiłem tak, żeby można było nim grać teraz, ale w poprzednim patchu świetnie on się sprawdzał i miała być to talia dla początkujących graczy. Uważam, że jest ona fajna, przyjemna, całkiem niezła. Oczywiście tutaj mamy kilka takich kart, które można byłoby potencjalnie wymienić, ale to już wy, moi początkujący gracze, się tym zajmiecie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Ja wam dzisiaj chcę zaprezentować deck bardzo w taki sposób bardzo szczegółowy, obszerny, więc prezentacja talii będzie dłuższa, więc jeżeli jesteś amatorem Runeterry, jesteś początkującym graczem, grasz sobie na ścieżce bohaterów, ale boisz się odpalić rankedy, to jest to odcinek ewidentnie dla ciebie. Moi drodzy, prezentacja talii. Moi drodzy, po kolei, słuchajcie, mamy tutaj dwóch bohaterów. Mamy Riven i mamy Gwen. I zanim przejdziemy do bohaterów, musicie wiedzieć, na czym polega jeden, jak i drugi champion. Na razie zacznijmy, słuchajcie, sobie od Gwen. Przypominam, jest to materiał dla początkujących, więc jeżeli tutaj wy jesteście jacyś lepsi gracze, mnie teraz oglądają widzowie, no to zachęcam was do dzielenia się własnymi radami, propozycjami zamiany kart. To jest moja propozycja, można oczywiście ją zmienić, ale wydaje mi się, że ona jest całkiem okej dla początkujących graczy i jest całkiem zabawna, żebyście mieli fan. Uważam, że do Golda wjedziecie bez problemu, tylko musicie pamiętać o kilku rzeczach. A więc słuchajcie, na czym polega Gwen? Gwen musicie kojarzyć przede wszystkim z jedną rzeczą. Tu są słowa klucze, które musicie sprawdzać obowiązkowo. Słuchajcie, Gwen opiera się przede wszystkim na uświęceniu. Uświęcenie to nic innego jak taki dodatkowy stack do ataku dla pierwszej jednostki, która atakuje na początku waszego stołu. Macie tutaj to wszystko rozpisane, wystarczy najechać. Moi drodzy, więc musimy dodawać tutaj karty z uświęceniem. Karta za jeden jest idealna, bo macie co rzucić w pierwszej rundzie, macie od razu możliwość stackowania. Świetna karta i do ataku, i do bloku. No i słuchajcie, kiedy tak stackujecie sobie uświęcenie, bo widzicie, po mojej śmierci do końca gry, gdy sojusznicy będą atakować, uświęć pierwszego atakującego. To uświęcenie to nic innego jak właśnie te wszystkie punkty uświęcenia dane po prostu w atak tej jednej jednostki, która jest z lewej strony. To bardzo ważne. Moi drodzy, druga taka karcioszka z uświęceniem, zauważcie, ona sama w sobie nie ma, ale ona coś robi. Atak przywołuje atakującą kartę, odrażający zespół. Druga runda, niezłe tempo. Zobaczcie, w drugiej rundzie macie dwie jednostki potencjalnie z jednej karty. To jest bardzo dobry rezultat. Zobaczcie, że taka jednostka jest efemeryczna, więc jeżeli uderza lub wraz z końcem rundy, ta jednostka po prostu umiera, ale, co najważniejsze, da wam jeszcze uświęcenie, zrobi wam przewagę na stole, więc jest naprawdę przyzwoicie. Dodatkowa karta, widmowy lokaj, tu jest jeszcze nowy, słuchajcie, keywordzik, postraj. Jednostki tylko i wyłącznie z 3 punktami siły lub wyższą właśnie tą siłą mogą zablokować tę kartę. To jest bardzo ok. Pamiętajcie, że jeżeli ustawicie tę kartę w pierwszej kolejności i będą jakieś punkty z uświęcenia, to ta karta je uzyska i być może przeciwnik nie będzie mieć jak zablokować tej karty. Dlatego atakowanie, kolejność atakowania jest tak istotna. Moi drodzy, to nie wszystko, jeżeli chodzi o uświęcenie. Mamy tutaj inny, co prawda, rodzaj karty, już nie jednostki, to jest lokacja. Lokacja nie jest jednostką, ale może być atakowana przez niektóre, na przykład zaklęcia, a nawet jednostki. Lokacja sobie stoi i coś zazwyczaj robi. W tym przypadku, zobaczcie, gdy mnie przywołasz lub gdy zyskasz token ataku, przywołaj kartę odrażający zespół. Wy już tę kartę znacie z tamtej karty za 2. Grunt, że zobaczcie, daje wam dodatkową kartę do ataku, ale co tu chodzi przede wszystkim? Przede wszystkim chodzi tu o to, że generujecie sobie dodatkowe punkty z uświęcenia dzięki tym kartom odrażający zespół. Widzowie, to nie wszystko, jeżeli chodzi jeszcze o uświęcenie, bo mamy tutaj wiecznych tancerzy. Zobaczmy, co robi jeszcze oprócz uświęcenia. Atak, znowu atak. Zobaczcie, ta karta za 2 robiła dokładnie to samo. Tym razem wskrzesimy efemeryczną atakującą kopię, znacie już efemeryczność, najsilniejszego martwego sojusznika. Więc jeżeli atakujecie wiecznymi tancerzami,
pierwsza karta, dostajesz takie z uświęcenia, zwróci wtedy uwagę, zwraca jakby ta karta wtedy uwagę na to, jak silny jest sojusznik, który padł. Także to jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym, bo jeżeli dacie wiecznych tancerzy gdzieś tam w środku podczas ataku, to zwróci uwagę wtedy na wskrzeszanie tylko 3 punkciki. Czyli, nie wiem, będzie to na przykład Riven z 3 punktami, albo jakaś inna karta z 3 punktami. Jeżeli tu będzie 5 punktów, z jakby powiedzmy z cmentarza, będzie ta karta, która ma 5 punktów, albo 4, tak? Bo tutaj już musimy zjechać w dół, jeżeli tej piątki nie ma. Jeżeli jest 6, to przywołamy 6. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, co mamy jeszcze? Słuchajcie, no oczywiście mamy Gwen. Gwen ma szybki atak, więc atakuje, gdy przeciwnik nie może za bardzo w tym samym czasie zaatakować Gwen i Gwen też jakby nie atakuje w tym samym momencie, bo szybki atak pozwala wam zaatakować najpierw i jeżeli przeciwnik zginie, to nie odda nam obrażeń. Natomiast jeżeli przetrwa obrażenie, wtedy oddaje nam obrażenie. Dalej mamy uświęcenie i zobaczcie, znowu mamy atak, co jest bardzo ważne, musimy tutaj sporo atakować. Gdy inny sojusznik zyska siłę dzięki uświęceniu, pamiętajcie, ta pierwsza karta zostaje uświęcona, ja też ją zyskuję, czyli jeżeli pierwsza karta z uświęcenia dostanie na przykład te właśnie 5 punktów, Gwen dostanie tu też 5 punktów. Świetnie to działa z szybkim atakiem, ale to nie wszystko, bo Gwen jeszcze dodatkowo, zobaczcie, tu jest kropka, więc dodatkowo zaczerpnie 2 punkty obrażeń z wrogiego Nexusa. Co to znaczy? Że jeszcze nie tylko zada obrażenie przeciwnikowi Nexus, znaczy Nexusa przeciwnika, dodatkowo przywróci wam 2 punkty na własny Nexus. Widzicie, mamy tutaj leczenie, czyli nie tylko zadawanie, ale także leczenie. Awans jest dopiero, gdy zadamy 10 punktów obrażeń. Jest to oczywiście możliwe dzięki uświęceniu. I co tu się dzieje? Chodzi przede wszystkim o to, że tym razem już nie mamy tutaj 2 punkty obrażeń z wrogiego Nexusa zaczepni, tylko mamy zaczepni 1 punkt obrażeń z wrogiego Nexusa za każde 2 punkty mojej siły. Po to jest tutaj to uświęcenie. Po prostu jesteśmy więcej w stanie zaczepnąć z Nexusa przeciwnika. Moi drodzy, no teraz przejdźmy do Riven. Słuchajcie, bardzo rzadko spotykana karta, bardzo ją lubię, ale słuchajcie, no niezła jest. Jest, uważam, prosta, ale jest niezła. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się wyjaśnić w grach. Słuchajcie, Riven działa tutaj pod tokeny. Tak jak Gwen opierała się na, słuchajcie, przede wszystkim na uświęceniu, Riven jest na przekucie. Przekucie to nic innego, jak słuchajcie, takie zaklęcia, bo to są zaklęcia tylko na skupieniu, więc można je zagrać tylko tak naprawdę na początku rundy. Nie można je zagrać na przykład podczas ataku. Skupienie działa zazwyczaj tak, że wy macie ruch, zagrywacie, przeciwnik nie może na to odpowiedzieć, bo to jest tak szybkie, ale to nie jest błyskawiczne, bo błyskawiczne zaklęcie działa na przykład podczas ataku. To nie działa. Wszystko musicie zrobić podczas jakby swojej rundy, jeszcze przed atakiem, jeżeli chcecie wykorzystać przekucie. Moi drodzy, i zobaczmy, co ta Riven robi. Jak już wiecie, mamy 3 rodzaje przekucia. To są właśnie te przekucia. Przekucie to nic innego właśnie jak te karty. I moi drodzy, zobaczcie, że Riven, gdy ją przywołamy, jeżeli posiadamy token ataku lub gdy zyskasz token ataku, przekuj. Przekuj, czyli stwórz właśnie losową kartę, jedną z tych 3. Jedna daje, widzicie, 2 punkty ataku, czyli dobrze działa z uświęceniem, bo to jeszcze więcej ataku. Zmiażdżenie, nie muszę to chyba mówić. Zmiażdżenie to, znaczy to muszę wytłumaczyć, ale nie do tego zmierzam. Zmiażdżenie to nic innego jak nadwyżka obrażeń skierowana w Nexus przeciwnika. Czyli wyobraźcie sobie potencjalną sytuację. Nasza jednostka ma 5 punktów ataku i zmiażdżenie. Przeciwnik blokuje naszą kartę z 5 punktami ataku jakąś kartą, która ma 1 punkcik zdrowia. Szybka matematyka. 5 minus 1 to 4. 4 punkty obrażeń zadajemy Nexusowi. Świetna sprawa, bo gramy pod co? Pod uświęcenie. Szybki atak już znacie, uderzamy przed blokiem jakby przeciwnika. Gdy tego szybkiego ataku nie ma, jednostki uderzają w tym samym momencie. Jeżeli uda nam się przekuć 3 razy, zobaczcie, gdy udało ci się stworzyć kartę Ostrze Wygnańca, żeby stworzyć Ostrze Wygnańca, musimy zagrać aż 3 takie, słuchajcie, fragmenty. Wyobraźcie sobie to tak, że te fragmenty to nic innego jak po prostu złożenie jednego wielkiego miecza, który tutaj widać. Złożymy sobie ten wielki miecz, zauważcie, że się nazywa Ostrze Wygnańca, czyli co? Riven dostanie awans. Zauważcie, że tu jest napisane, udało ci się stworzyć, nie zagrać, tylko stworzyć. Więc 3, słuchajcie, pamiętajcie, fragmenty to miecz, a miecz daje awans Riven. No i zobaczmy. Miecz Riven to nic innego, słuchajcie, jak wszystkie fragmenty razem, no co za zaskoczenie, ale Riven, pamiętajcie, ma jeszcze awans. I tutaj, tradycyjnie, znowu, przywołamy, posiadamy token lub zyskujemy token, przekuwamy, tworzymy ten fragment. Gdy po raz pierwszy w każdej rundzie zwiększysz moją siłę, zwiększę ją dwukrotnie. Wiecie, co to znaczy, nie? Jeżeli pierwszy raz, na przykład, mamy taką sytuację, 4-5, mamy awans Riven, zagrywamy to dwójkę.
to nagramy jakby tutaj 4 punkty ataku, no bo zwiększamy siłę dwukrotnie, tak? Zagrywamy buffa 2, to będzie 4. I działa Riven z uświęceniem, więc jeżeli macie wystakowane uświęcenie na poziomie, nie wiem, 10 punktów, tak, dwukrotnie zadziała uświęcenie. Słuchajcie, no mega fajne, tak? Mega fajne. Moi drodzy, jeżeli chodzi o przekucie, mamy tak, tutaj, tego nie znacie, słuchajcie, ostatnie tchnienie to aktywowanie tego efektu, gdy jednostka zginie, tak? Wyobraźcie sobie, pierwsza runda, blokujemy jednostka, ta jednostka ginie, co robi? Przekuwamy. Czy przekuwamy? Tworzymy jeden z fragmentów. Mamy dziedzica run, mamy wyzwanie. Wyzwanie to nic innego jak wybranie jednostki, która ma nas blokować. Tyle. Zobaczcie, że gdy przywołamy, czyli rzucimy kartę na stół, znowu mamy przekucie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o przekucie, to już wydaje mi się, że mamy dokładnie tyle. Dokładnie, nie mamy już nic więcej. Mamy natomiast kilka dodatkowych zagrań, które mają nam pomóc wygrywać grę. Słuchajcie, i kiedy już wiecie, że stakujecie uświęcenie, wiecie, słuchajcie, że z przekucia mamy trzy możliwości. Atak, zmiażdżenie, które jest bardzo ważne, i szybki atak. Słuchajcie, co możemy jeszcze tutaj zrobić, żeby pomóc naszej talii? Uważam, że możemy zagrać potęga. Potęga to zaklęcie, jest ono błyskawicze, czyli natychmiastowo zadziała efekt. Możecie to rzucić podczas ataku lub nawet obrony. Zobaczcie, że dajemy 3 punkty Riven. Riven na awansie, pamiętacie, podwaja to jeszcze. I dajemy zmiażdżenie, czyli nadwyżka. Perfekto. Dlaczego? No bo gramy pod uświęcenie, czyli te dodatkowe punkty ataku. Co jeszcze mamy? Mamy noksjański zapał, to już jest szybkie, więc przeciwnik może na to odpowiedzieć. Zadajemy 3 punkty obrażeń sojusznikowi, aby zadać 3 punkty obrażeń dowolnemu celowi. Możecie wybrać każdą dowolną jednostkę przeciwnika lub nawet Nexus. Ta karta służy głównie temu, że jeżeli wiecie, że wasza jednostka zginie, po prostu zabijacie swoją jednostkę, która i tak by umarła, i zadajecie obrażenia dowolnej jednostce po stronie przeciwnika. Super, super sprawa. Dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi, mamy tutaj jeszcze o zaklęcia, mamy tutaj bardzo drogi Harrowing. Harrowing to nic innego, jest, zobaczcie, jak wskrzeszenie. Wskrzeszenie już znacie karty za 6 z uświęcenia. Najsilniejszy, zobaczcie znowu, sojuszników. Wskrzeszycie całą szóstkę najsilniejszych sojuszników, którzy padli w waszej grze. Oni muszą umrzeć, żeby można było ich wskrzeszyć. To raczej proste. Moi drodzy, mamy tutaj jeszcze kartę Farona. Zobaczcie, fenomenalna karta 8-8. Pamiętajcie uświęcenie, więc tutaj zmiażdżenie będzie bardzo dużo. Ale jest ta karta bardzo droga. Słuchajcie, dodatkowo zobaczcie, że ta karta coś robi. Tworzy, słuchajcie, zdziesiątkowanie. Karta powolna, czyli jest mnóstwo możliwości, żeby ją skontrować. To jest najwolniejszy rodzaj zaklęcia, jaki może być w grze. Powolne, szybkie, które już znacie, i błyskawiczne, jest natychmiastowe, przeciwnik nie może zareagować. Może zareagować dopiero wtedy, gdy już po prostu rzucimy to. Ale szybkie może jakby skontrolować w tym samym czasie, nie? Więc zadajemy 4 punkty obrażeń wrogiemu Nexusowi. Fajny tutaj finisher. Pamiętajcie, że tu uświęcenie, zmiażdżenie. Zobaczcie, że to zmiażdżenie wykorzystujemy, prawda? Wiecznych tęcerzy już znacie. Przyczajonej tkaczki nie znacie. Słuchajcie, jest to w miarę dosyć nowa karta. Przy ataku, zobaczcie, czyli gdy już zagrywamy po prostu atak, rzucamy te jednostki na stół, ale do boju, to zauważcie, że w tej rundzie siła pozostałych sojuszników będzie równa mojej, czyli stakowanie z uświęcenia, ale pamiętajcie, że przeciwnik to może skontrolować. W jaki sposób? Może zabić tą kartę, może ją ogłuszyć, więc wam nie uda się spełnić tego efektu, bo jednostka musi jeszcze zaatakować tutaj. Mamy upadłego walecznika, dodałem tę kartę głównie dlatego, że niestety jest to tryb standard, więc ja nie miałem takich już dobrych możliwości tutaj, więc musiałem niestety dodać tę kartę. Zobaczcie, znowu zmiażdżenie. Gdy mnie przywołać, spraw, że najsłabszy wróg nie może blokować. Dlaczego to jest tak fajne? Wyobraźcie sobie potencjalną sytuację, że ta przyczajona daje wam na pozostałe karty, jakie macie, mnóstwo punktów ataku, a tutaj zawsze jeden przeciwnik nie będzie jeszcze mógł blokować. Rewelacja. Zobaczcie, ostatnie tchnienie, znacie już ten efekt, aktywuje się, gdy ta jednostka, dokładnie ta, zginie. Stwórz w ręce wskrzeszony walecznik. To jest ta karta. Słuchajcie, efemeryczność znacie, znowu zmiażdżenie, czyli świetne karty ze zmiażdżeniem, uświęceniem, działa to nieźle. I znowu, zobaczcie, drugi najsłabszy wróg nie może zablokować. Co mamy, widzowie, jeszcze dalej? Balista dodana, głównie ze względu na zmiażdżenie, fajny atak. Super sprawa. Mamy tutaj jeszcze piruet, jest to chyba najnowsza karta, tak, zdecydowanie jest to najnowsza karta z tych wszystkich. Słuchajcie, piruet pozwala wam zrobić dwie rzeczy. Na razie na ten pierwszy efekt nie patrzcie. Zobaczmy, co tu jest napisane. Zadaj jeden punkt obrażeń dowolnemu celowi, czyli również Nexusowi przeciwnika. Dwa jeszcze, bo to jest i, ogłuszamy wroga. Ogłuszanie, czyli ta jednostka, słuchajcie, nie może ani atakować, ani blokować.
I rewelacja. Grabież, słuchajcie, jest aktywowana tylko i wyłącznie wtedy, gdy w danej rundzie uda wam się zadać w jakiś sposób obrażenia Nexusowi. I gdy uda wam się, ta karta będzie po prostu tańsza o jeden. Nie będzie to łatwe do zagrania, bo my po prostu chcemy to zaklęcie zagrać wcześniej. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Słuchajcie, teraz postaram się bardzo dużo tłumaczyć. Jedna prośba. Pamiętajcie, że ja spotykam graczy znacznie silniejszych od was. Powiedziałem wam, że od Irona, żelaza, aż do Golda naprawdę uważam, że jesteście w stanie wygrywać tym deckiem. Zwłaszcza, że to jest mój deck, więc mało ludzi go kojarzy. I to jest ogromna wasza przewaga, ale słuchajcie, nie możecie popełniać kilka błędów. Słuchajcie, postarajmy się tu ładnie zagrać. Ja wam wyjaśnię cały plan na granie tym deckiem, ale już w samej grze. Słuchajcie, jako że to był długi odcinek, taki wprowadzający, jeżeli chodzi o prezentację talii, to dzisiaj po prostu pokażę wam jakieś dwie fajne gierki, które oczywiście będą zwycięskie, żebym wam pokazał jak najwięcej. Okej? Mam nadzieję, że się zgadzacie. Pamiętajcie, jest to deck dla początkujących. Bardzo fajny, wydaje się trudny, ale zobaczycie, że jak już zaczniemy grać, będzie bardzo prosty. Wszystko wyjaśnię. Jedziemy z gierkami. Bardzo ciekawy matchup. W sensie, cieszę się, że znalazłem coś takiego. Wy za bardzo pewnie nie wiecie, o co chodzi, jeżeli jesteście początkującymi graczami. Ale trafił nam się bardzo ciekawy mecz. Dlatego, że to jest bardzo rzadkie połączenie aktualnie. Kiedyś było bardzo popularne. I to jest bardzo ciekawy mecz dla mnie przede wszystkim. Moi drodzy, wyrzucam na razie... Tę kartę chcecie zawsze dobierać później. Na razie tej karty nie potrzebujecie. Ta karta, zauważcie, że nam pozwala robić dużo fajnych rzeczy. Zostawimy ją. Gwen zawsze chcecie trzymać i odkupiony geniusz jest świetny. Zabrakło nam tylko jednej karty. Karty za jeden, żebyśmy mogli rozpocząć ładnie rundę. No niestety, nie znajdujemy, ale taka jest ta gra. Słuchajcie, musimy szukać tanich kart. No my tu zagramy sobie zaraz wokół dwójki. Musimy ją zagrać, oczywiście. Mamy bardzo drogie karty. Bardzo drogie. W sensie to jest już bardzo zła ręka. Zawsze jest jakieś wyjście. My oczywiście tutaj sobie zagramy. Idziemy, słuchajcie, na wymianę. Przeciwnik będzie to blokować. Nie będzie tego blokować nawet. Bardzo ciekawe zagranie. Nie spodziewałem się takiego. Spodziewałem się tu bloku. O, to już nam troszeczkę poprawia sytuację. Rzucamy kolejną kartę. Robimy sobie, chodzi o to, że już myślimy o następnej rundzie. Robimy sobie przewagę kart na następną rundę. Zobaczcie, bardzo ważna sprawa. Niesłychanie ważna sprawa. Przeciwnik zużył wszystkie punkty, więc możemy skontrolować przeciwnika. Zobaczcie, co jest napisane. Zadajemy jeden punkt obrażeń dowolnemu celowi. Pozbądźmy się karty do bloku. Ogłuszmy Arię z bohaterem. Ona potrafi bardzo fajną sztuczkę. I spowalniamy tempo przeciwnika, który może zaatakować kartą nieuchwytną. Nieuchwytność to taki keyword, który działa na zasadzie tylko nieuchwytna jednostka może mnie zablokować. Słuchajcie, powiedziałem wam już kiedyś, że bardzo ważna jest tutaj Gwen. My zagramy tutaj, dorzucamy sobie Gwen. Gwen chcecie mieć jak najwcześniej na stole, żeby ona tutaj już zadawała obrażenia. Mamy jeden stack z uświęcenia, skorzystamy sobie z niego. Robimy sobie przewagę na stole. Mówię, tej karty nie używacie nigdy do obrony. Ona zawsze jest do ataku. Zawsze. To niby ma być cichacze. Pozbędziemy się może jednej karty nieuchwytnej. Mamy fenomenalną przewagę. Przeżyła nam karta 2-2. Było warto. Zobaczcie, tu przeciwnikowi topnieje dosłownie Nexus. Topnieje, to jest świetna wiadomość dla nas. My już tutaj oczywiście nic nie zagramy, bo nie mamy punktów. Znajdujemy fenomenalną kartę na następną rundę. Mój przeciwnik zagrywa bardzo drogą kartę, więc niejako popełnia błąd. Rzucam tutaj kartę potencjalnie do bloku. Pamiętajcie, że te punkty zamienią się w punkty na zaklęcia. Zagram sobie tutaj... Nie muszę nawet zagrywać karty do bloku. Mógłbym zrobić coś bardzo nietypowego, ale przeciwnik może to skontrować. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Teraz tak, zagrywam pod Ari, bo tylko Ari mogę blokować, pamiętacie nieuchwytność. Próbuję zabić mu kartę 3-3, bo to jest powiedzmy taki jego silnik. Ten silnik bardzo dużo rzeczy potrafi robić fajnych. I jak zagram tak, Ari nie może użyć tego, co tu jest napisane. Za pierwszy razem, gdy przeprowadzam atak uderzeniowy. Ona tego ataku tutaj nie zagra na razie. Przeciwnik może to skontrolować, bo to zaklęcie szybkie, wspominałem o tym. Przeciwnik tutaj nie może uderzyć. Ale słuchajcie, niestety nas tutaj kontruje. My nic na to nie poradzimy. Ale jest dobra wiadomość, przeciwnik zużył wszystkie punkty. Dostaliśmy zmiażdżenie jeszcze na innej karcie.
Mamy tutaj bardzo dużo punktów. Okej. Okay. I teraz jest bardzo ważna sprawa. Musicie to ładnie rozegrać. Mamy idealną liczbę punktów, 7, żeby to ładnie ugrać. I teraz tak, musimy zaskoczyć naszego przeciwnika. Musimy mieć dwie karty ze zmiażdżeniem. Ja już to zagram, mimo że mógłbym to skontrować. Ja tu sobie zagram wabank. Zagram teraz tak. Mamy trzy karty, dwie karty ze zmiażdżeniem. Pamiętacie, co robi zmiażdżenie? Przeciwnik nie ma na to odpowiedzi. Słuchajcie, wygrywamy grę w jakimś stylu. Pięknym. Gra krótka, ale zobaczcie, mieliśmy też bardzo drogą rękę, ale zagraliśmy to w taki ładny sposób, że słuchajcie, przeciwnik to nie mógł nic innego zrobić, jak nam po prostu pozwolić uderzyć w Nexus. Graliśmy na nietypowy deck, rzadko spotykany, ale pamiętajcie, że wy na niższych dywizjach też raczej takie deki będziecie spotykać. Raczej. Tak na 70%. Słuchajcie, jako że to była dosyć krótka gra i obiecałem wam drugą, no to jedziemy jeszcze z drugą. Mam nadzieję, że mimo wszystko moje tłumaczenia do was trafiają, tak? Bo nie wiem, jak bardzo skomplikowanego języka używam, tak? Nie wiem, jak bardzo tutaj mechanicznie wy stoicie, jak bardzo znacie tutaj karty. Ja troszeczkę też mam, odnoszę wrażenie, że troszeczkę jednak wiecie, kumacie czacze, więc nie muszę aż tak dobrze wszystkiego tłumaczyć. Znowu nietypowy deck, bardzo mnie to cieszy, bo chodzi o to, że wy też nietypowe deki spotykacie. Zobaczcie, prawie taka sama ręka. Słuchajcie, powiedziałem wam, karta bardzo fajna, warto ją zostawiać, nawet na przeciwnika Atroxa. Ja wiem, jaki to już jest prawdopodobnie deck, chociaż nie rozumiem tego Bilgewater. Zaraz się przekonamy, jaki region tutaj, jak ten region pomoże. Dwójka jest świetna, token ataku będziemy mieć w drugiej rundzie, czyli użyjemy tej karty. Gwen, powiedziałem wam, jest bardzo ważna, to jest bardzo fajna kontrolna karta. Słuchajcie, no prawie taka sama ręka jak w poprzedniej grze, jestem zaskoczony. Wow, nie wiem, czy uda się to wygrać, ale i tak wam tę grę gramy tę kartę, bo musimy zaatakować. Powinniśmy być w stanie. Okej, dwie karty do bloku. Mamy szczęście czy nie? No nie mamy szczęścia, bo niestety ta karta tutaj zginie. Śmiercią tragiczną będzie blok prawdopodobnie. Przynajmniej ja bym tak zagrał. 2-1 oczywiście. Ale 2-1 tu uderzy, zostawił sobie minionka do bloku. Okej, w porządku. Niestety jest tarcza magii. Tarcza magii neguje efekt zaklęcia, pamiętajcie o tym, lub umiejętności. No prawie dokładnie to samo. Prawie dokładnie to samo gramy. Oczywiście ja powiedziałam, gramy pod odkupionego, żeby znowu sobie zrobić fajną przewagę na stole. Okej, czyli atakujemy za 1. Okej, czyli... Ale czemu tu jest Atrox? Rozumiem już zamysł. Niestety karty mojego przeciwnika były idealne. Powiedziałem wam już wcześniej, Gwen jest bardzo ważna. Nie powinien być w stanie tego skontrować. Okej, lokacja. Zobaczcie, że znowu mamy bardzo podobną sytuację, co była ostatnio. Tak, zablokujemy zdecydowanie. Powinniśmy zablokować. Ciebie nie opłaca się. No trzeba ciebie, chociaż nie jestem zadowolony. Zagramy tak. Zauważcie, że będzie mieć tylko jedną kartę do bloku. No niestety dwa punkty tutaj niefortunnie się złożyło, bo nam zabije po prostu odkupionego. No ale jest jak jest. Bardzo dobry jest ten piruet tutaj. Jest na wagę złota. Zobaczcie, pozbyliśmy się blokera, ale on powinien blokować Gwen, bo Gwen, pamiętacie, ma mnóstwo ataku. Zobaczcie, tutaj 2-1 Gwen. To byłaby bardzo dobra wiadomość dla nas. Nie, on jednak tutaj idzie dalej w to samo. Ciekawe. Znowu topnieje HP Nexusa przeciwnika. Ole niefortunnie. Oh my goodness. To nam psuje kompletnie szyki, szczerze mówiąc. Musimy to spauzować. Zaraz wam powiem dlaczego. Bestie muszą poczekać. O? Może popełni błąd i będzie go kosztować to gra. Okej, mój przeciwnik zagrał to wolniej i przez to... Okej, wiem co chcę zrobić. Już wiem po co to zagranie było tutaj. Już
wiem, po co tam zagrał w ten sposób. Chodzi tutaj, że mój przeciwnik ma uderzenie. Uderzenie, taka karta jest za 4 punkty, pozwoli mu ta karta uderzyć w Gwen. Nadal może tak zagrać. To jest niefortunna wiadomość dla nas. Niestety dostajemy 2 punkty ataku. Uderzenie zadziała w każdej chwili. Czyli musimy poświęcić Gwen. Czyli tutaj teraz powinno być uderzenie tej karty. On nie zagrywa tak. Jakaż rozkosz! Powinniśmy się pozbyć tej karty. Chcę tylko coś pokazać. 2-1, tu musi być zagrany. Wykonaj. Czekamy na ruch przeciwnika, to jest bardzo ważne. Coś nie tak? Ale on nie zagrywa. On ma uderzenie za 4 na 100%. Zaryzykujmy. Zagram tutaj. Dlatego, że uważam, że on chce zabić Gwen uderzeniem za 4. Jestem w 99% tutaj. Niech zmarnuje uderzenie tutaj. To jest 100% uderzenie. Nie miał uderzenia. Bo to nie jest Kane. Moja determinacja. Z jakiego regionu jest uderzenie za 4, pytanie? A sobie zaraz to zerknę. Słuchajcie, zaskoczył mnie. Ja byłem święcie przekonany, że będzie tutaj taka karta uderzająca, a on tutaj nie miał. Aatrox pozwala dobrać tylko i wyłącznie Darkinów, a to Kane pozwala dobrać. Także mój błąd, mój błąd. Ale słuchajcie, grę wygrywamy na nietypowy deck. Słuchajcie, bardzo szybkie winy. Chyba pokazałem wam, jak się gra, ale nie było tutaj faktycznie late game'owej sytuacji, czyli gdzieś tam 8, 9, 10 runda. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że coś wyjaśniłem. Ale zaskoczyłem się sam siebie tutaj, bo byłem święcie przekonany, że przecież jest Aatrox, jest Kane. Kto nie wie, o co chodzi, jest taki bardzo znany deck pod Darkinów, ale to Kane może, wydaje mi się, dobrać tę czwórkę. Tylko jeszcze z ciekawości muszę sprawdzić, z jakiego regionu jest ta czwórka, ale to zrobię już poza streamem. Słuchajcie, czy taki format, czy takie tłumaczenie, czy taka wiedza, którą przekazywałem w tym odcinku, była przydatna? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jeżeli wam się ogólnie odcinek podobał. Mówię tutaj teraz przede wszystkim do tych początkujących widzów. Łapeczka w górę to jest taki po prostu dla mnie znak, że chcecie takich filmów. I jeżeli podobało wam się to, to zrobię znowu taki sam deck. Dla początkujących mam na myśli i znowu zaprezentuję go w takim podobnym jakby formacie. Chyba że będziecie mieć jakieś lepsze propozycje, wtedy po prostu wam wyjaśnię więcej, jeżeli będziecie chcieli, albo pokażę coś więcej, to już zostawiam wam w komentarzach do napisania. I dziękuję za obejrzenie tego materiału. Przepraszam za miesięczne spóźnienie, ale mimo wszystko mam nadzieję, że drogi widzu, który mnie pytałeś o taki początkujący deck, mam nadzieję, że mimo wszystko zostałeś i byłeś i teraz go obejrzałeś. Dzięki, trzymajcie się, jo.